Dzień dobry, jest z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 2. Tym razem znowu próbuję live play. Jeżeli to słyszycie, to znaczy, że już nic mi się nie skrzeniło za Ratchet & Clankiem, a jeżeli tego nie słyszycie, to mam przerąbane. Dobra, w końcu dzisiaj już zrąbałem z jednym skillpointem, ale nie chcę mi się jednym skillpointem, jeszcze to lepsze. Dobra, po prostu wszedłem, rozwalę tylko tak skrzynki już. Podążajmy za tą wycieczką. Już będzie to bardzo potrzebne do jednej platynowej śrubki. A jak wiecie, robimy platynowe śruby. Znaczy, nie wszystkie, ale większość. Postaram się pokazać. Bo wujek Pixel pokazuje. Jak zdobyć platynową śrubę. Nie. Dobra, pierwszy fail. Zawsze jest, jak to mówię, pierwszy raz, ten pierwszy fail. Lecz ja... Seeker gada sobie. Pod ekspie na nich. I będzie bardzo fajni. Myk. Oni gdzie już są? Wait. Okej. Okay. Może sobie tutaj plekspię na nim. Kurde, wszystko tutaj mało daje expa na te wszystkie takie mniejsze broni, które nie robią jakieś... które nie rozwalają wszystkiego dookoła, jak na przykład, nie wiem... Do Rhino to na przykład wszystko daje expa. Do Rhino to na serio wszystko widać, że daje expa. Ja tutaj nie próbuję was troszkę czy coś. Rhino na serio. Wszystko daje expa do Rhino. Okej, okay, on się zapadł pod ziemię, co? Dobra, nie, to już możesz luzować. Okej, okay, więc my idziemy tutaj. Bo tak. Bo tu jest platynowa śruba. Okej, okay, no są prawie wszyscy. I tutaj jest śruba. Tada! Trochę taki niekorzystny dla nas kąt, ale cóż. No cóż. Jak się nie ma, co się nie ma, to się chce, to się chce wszystko. Nie tak szło to powiedzenie, ale okej. Okay. Okej, okay, myk. Jak już mówiłem wiele razy, nienawidzę tych minigierek. Teraz czekam na windę. Jest winda. W ogóle bardziej mi się podoba to w Spyro. Spyro mi się to bardzo podoba, że nie muszę wciskać jeszcze jakiegoś przycisku, by wystartowała winda, tylko po prostu sama startuje. Więc wpierw pójdźmy tam, to będzie bardzo dla mnie korzystne, jeżeli pójdę wpierw tam. No kurde, no już będę na nic zużywał tego Sikargana, bo właściwie Sikargan nie jest do niczego... Co to było? Jaki cheater? Jaki to jest cheater? Nawet nie widzę, ile mam do... Dużo. Rozwalę tę kamerę, bo nie lubię być podglądany. Powiedział ktoś, który właśnie nagrywa na portal społeczności praktycznie. Dobra, teraz od już dłuższego czasu musimy użyć traktor Bima, żeby dezaktywować te całe przejścia. Chyba to dobrze powiedziałem. O, znowu Clarence. Znaczy nie wiem, czy on się nazywa Clarence, od razu mówię. Bo po prostu cały czas to mówi ta baba, ten głos tej matki. Dobra, jak nikomu to nie przeszkadza, to mógłby nazwał Clarence zamiast, nie wiem, robot. Czy też w tym stylu. Nawiązanie do Spyro. Czyli, że nie wiem, czy to jest nawiązanie do Spyro, ale no po prostu w Spyro jest tak, że najbardziej debilnym miejscu są owce z jakiegoś powodu.
Clearance to chyba... Clearance to chyba przejście aktywowane. No dobra, będę go nazywał Clearance. Przyciszę troszeczkę, żeby nie było, że wszystko słychać, że jest echo. Okej, okay, ja to już nie mam już... A nie mam. Dobra. Ja już myślałem, że nie mam, a czy mam. No cóż. Właśnie dlatego nie lubię takich bezsensownych broni, które... No taki typowy początkujący gracz z tej kanka myśli: o super, nowa broń, kupię sobie i będę niezniszczalny przez kilka poziomów. A tu, no niestety, no nie ma tyle szczęścia. Dobra. Myk. 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 Które te owce są trochę podejrzane. Dobra, zblizgana, kurde, no. Dobra, tych gości nie zabijamy, ponieważ gdy ich zabijemy, po prostu się tylko zrespawnują, więc nie chcę marnować na nich czasu i po prostu zmarnuję troszeczkę życia, ale to nic w porównaniu z czasem, jaki bym na nich marnował. A i tak oni się będą cały czas odradzać. Nie jestem pewien, czy oni dosłownie cały czas się odradzają, czy po prostu parę razy i koniec, ale nie chciałbym tego spłacać. Tak się powiem. Dobra, my... O, i takie windy, to ja rozumiem. Dobra, i teraz jest taka pseudo minigierka logiczna. Czyli, że musimy coś takiego zrobić, żeby przepuścić tą bombę. W ogóle co za logika? Muszą cała ta fabryka opiera się na tym, że ludzie muszą sobie roboty wysadzać przejście, a później je odbudowywać. Po prostu logika super duper. O nie. Przy moim oryginalnym playthroughsie, wiecie, prywatnym, to strasznie się tutaj męczyłem. Bo nie mogłem... No widzi... o co mówię. Bo nie mogłem się perfekcyjnie zgrać z tym. Ale jeżeli nie uda wam się, to zaraz wróci. Praktycznie jak to dojdzie do końca... O Jezus Maria! No, tak jeździ sobie. Daj mi życie. No co? No nie, to nie działa jak Spyro. Dobra. Tu jest ta średnia potrzebna, więc robimy... Myk. Jeszcze troszeczkę. I myk. Teraz tu. Myk. W ogóle fajne jest to, że to nie są po prostu takie rozciągnięte te rakiety. Bo patrzcie, tutaj są takie trójkąty. Tutaj są takie mniejsze i kompletnie inny spód jest. A tu kompletnie jest inny design tej rakiety. To jest według mnie bardzo fajne. Nie narzekam, powiem, że... Uuu, no tak. Co z tego? Szkoda tego, że mi odnowił jedną czwartą HP i pewnie zaraz zginę od czegoś. Ale dobra. Co, ja narzekać będę? No okej, okay, tutaj... Ups, fail. Tutaj musimy wejść na tą... na ten kontener pusty. O. I myk. Zawsze jestem ciekawy, dlaczego oni mnie nie widzą tutaj. Dobra. Kurde. No, przynajmniej wyłączone są. No to już nie będę się z tym krzanił, tylko po prostu... No, przynajmniej właściwie takie darmowe odnowienie życia mam. Już nic nie muszę właściwie robić.
Muszę wyłączyć opcję, żeby ekran się sam wyłączał, bo to jest denerwujące, bo nie ma... Kurde, mol! Bo... mi się chyba bodajże ma takie ustawienie, że po 5 minutach mi się wyłącza. Coś w tym stylu. No mnie to denerwuje, bo nie mogę zobaczyć, czy... mi się cały czas nagrywa głos. To jest stresujące. A już przy takim grupie... rozmurowany. Nie. Uda mi się. Jest! Więc dostaliśmy Shippinator. Shippinator, jak sama nazwa wskazuje, działa tak samo jak w Ratchetcie i Clanku jedynce. Jeden się znowu. Duck Array. To jest dokładnie to samo, tylko że w tym przypadku zamienia nasze powietrze. Wszystko dosłownie w owce. To jest jedna różnica, a ogólnie to działa tak samo. Czy stać? Stać mnie na Sentinoidy. Dziękuję. Najpierw musimy zdjąć tego pana. Zużyję na niego wszystkie Sikagamy. Na razie Sentinoidów nie będę używał, gdyż one będą mi potrzebne właściwie albo w jednej sekcji, albo prawie że na chwilę. No, dobrze są na tych dużych. Dobra, Infiltrator i epickie gierki, minigierki. Okej. No ej! Dobra, myk. Kurde mol. Myk. To da, za pierwszym razem. Jak zawsze. Dobra, nie będę się tu skrzanił z tym, więc po prostu myk. Aha, nie mam tego jeszcze. Nie, tak, mam to. Wow. Dobra, więc to jest epicka rzecz w tych butach. Mógł po prostu sobie zraszować tutaj. Nawet jeszcze nanotek się aktywował. O Boże. Więc normalnie bym tam tracił wiele czasu i chyba tam wiele nerwów i wiele żyć. Bo ja wszyscy jedzenia jakimś mistrzem, wracz sobie tanka, nie jestem, po prostu lubię. Lubię całą tą serię i po prostu lubię grać w te gry. I na przykład moje przejście na 100% Ratchet & Clank 1 to graniczyło praktycznie z cudem i no udało mi się. Udało mi się nawet zesplayować. To jest też wielko, że tak powiem, radość. Nie! Kurde, mol! To jest jeden z tych trudniejszych i nie, on nie jest do otwarcia żadnych takich super duper potrzebnych drzwi, ale jak mówiłem, ja wam pokazuję te fiolki z nanotechem i to jest właśnie wejście do jednej z nich. Kurde moi, to jest niestety bardzo trudne, ja chcę bardzo wam to pokazać, żeby później nie było, kurde. Albo teraz będzie ten... albo teraz będziecie mieli przyspieszone tempo tego, jak ja to robię. Albo nie wiem. Więc dobra, ja się teraz, że tak powiem, wyciszam, bo muszę się skupić. Albo teraz będziecie mieli przyspieszone, albo normalne tempo. Akurat jak się wyciszyłem i skupiłem, to wyszło za pierwszym razem. No. Więc jak widzicie, tu jest fiolka z nanotechem i rakieta wielka. Tak. Więc jest bardzo fajnie. Okej, tu musimy pokonać tych tworów. Roboty. Tak, ja przecież mamy Shippinator. Co się
Wiem, że po zakończeniu gry bardzo, bardzo fajnie można szpinator... O kurde. Szpinator można sobie szybko, bardzo szybko wyekspić. To jest pewien trik i ja pokażę prawdopodobnie w tym filmie z gliczami z całej serii resztek, który... który dość mozolnie się robi, przyznam. Nie jest to jedna z najszybszych rzeczy, jaką zrobię w najbliższym czasie. Tak samo jak czwarty, już dawno obiecany odcinek Sonica CD, na który ostatnio nabrałem ochotę do robienia i sprawy w nim, że tak powiem, lecą dalej. Cały czas zbieram materiały do niego. I cały czas tłumaczę tekst, więc... Więc idzie jakoś. Jakoś to idzie, jak to mawiałem. I dobra, teraz... rozmawiam z Angelą. Ratchet here. Angela, is that your name? Ratchet was calling you something quite different. Więc w każdym razie... No, w każdym razie musimy znaleźć jakieś laboratorium. I tak, to jest Angela właśnie. Ona się nazywa Angela. Jak właśnie przyznała. No, protopet. Teraz się dowiedzieliśmy, że jak to się nazywa. No i niestety to jest reklama tego protopeta, jak widzicie, dziecko się bardzo boi tego. No i no niestety to dziecko na swoje nieszczęście ma przełamane. Zaraz. A protopet to przypadkiem nie je? Zaraz. No cóż, więc w każdym razie to coś ma być... To coś właściwie już jest w obiegu, wiecie, handlowym. Już praktycznie został dostarczony pierwsze paczki protopetów. O, już 11 minut, żeby mu to praca? O mój Boże. No cóż. Ale mi się przypomniał Sonic. nie wnikajcie, dlaczego mi się przypomniał Sonic. Wytłumaczę wam to kiedyś. Jeżeli chodzi o tą linię dialogową. No i kiedyś przyjdzie na to na czas. Aha. Źle poszło. Brawo Pixel. Myk. Skok przeznaczony. Dobra i jesteśmy. Ła. Sam nie zauważyłem, gdzie dostaliśmy te całe koordynaty. To sobie kupimy... Amunicję do tego sobie kupimy. I to właściwie będzie tyle. Myk. Lecimy. Ogólnie do eskortowania wszystkich tych wędrowców bez zamienienia tych... żeby całe wiewiórki nie skrzywdziły ich. To jest skill point, zamienienie wszystkich tych wiewiórek w owce, to jest skill point i wszystkie rakiety, by je by zostały wystartowane, czyli po prostu nawalanie w nich, to również jest skill point, więc ja też tak przy okazji wyjaśniam poszczególne skill pointy. Jest fajnie, mam nadzieję. Więc może przejdziemy sobie połowę tej następnej planety i zakończymy ten odcinek. Bo troszeczkę to on jest za krótki, a następna planeta by nam zajęła troszeczkę długo.
Nie, więc po prostu zrobimy tak sobie pomiędzy, że tak to mogę powiedzieć. I mam nadzieję, że to nagranie się nie pójdzie, jak to mówią, nie pójdzie szukać myszy, tak, nie pójdzie szukać myszy. No. Ale powiem wam szczerze, że już jesteśmy bardzo daleko w grze. Już tam się niedużo zostało. Jakieś może 3-4 planety, może 5. Nie pamiętam dokładnie tej, że tak powiem, gry. A ogólnie to no, na pewno nam dużo nie zostało. Zobacz, czy da się tu zbliczować jakoś, bo może powiedział, że nie chce mi się tego oryginalnego przejścia robić. No cóż, nie da się, więc trzeba robić oryginalne przejście. No już Pixel myślałeś, już myślałeś, że oszukasz, już myślałeś, że oszukasz. Ale no patrzcie, gdyby udało mi się, to byście mieli dłuższy odcinek. To znaczy krótszy. Ale witajcie. Okej. Więc kamera proszę, kamera. Okej, dzięki. Więc musimy teraz dotrzeć do samego końca. Tutaj. I teraz się zacznie ta trudna część. Nie możemy właściwie pozwolić, żeby żadne auto nas spowolniło. Musimy tak specyficznie naciskać guzik do latania, żeby nas nie spowolniło. O nie. Tutaj miałem za pierwszym razem. Dużo problemów, a nabicie jeszcze tym bardziej. O. Tak liczę. Jej! Teraz możemy sobie myk. I teraz pójdziemy tutaj. Bo tam jest główna ścieżka, jakby ktoś nie wiedział. Ale jako iż ja lubię sobie trochę poczytować, to... A wiecie co? Może... Nie, zaraz. Tam pójdę. A później coś wam pokażę. Fajnego takiego śmiesznego. Tylko, że po prostu będziecie uchachani, jak to słyszycie. A raczej zobaczcie. Wow. Już myślałem, że spadnę. Ale w każdym razie jest tu drag do Slim Cognito, żeby, wiecie, nie musielibyście lecieć. Co ja zrobiłem? Dobra. Żebyście nie musieli lecieć na tamtą planetę, gdzie było oryginalnie Slim Cognito. No ale no cóż, jest fajnie. Wiecie, chyba zrobimy dzisiaj tą planetę. A co? Co ja się mówię, kręczą? Dobra, myk. Szczerze, lubię te wszystkie takie pseudo quick time eventy w raczej takich plankach. Są dosyć fajnie zrobione. Jakoś nie narzekam. No co? I możliwe, że teraz dobędziemy skill point i pewnie teraz zapeszyłem. I zaraz skrzanie wszystko. I jest skill point. Ale wpierw ja chcę tutaj. Jej! I za każdy nowy skill point dostajemy nowe rzeczy u Slim Cognito. Co jest fajne. I dostaliśmy jeszcze trochę, więc jest super. Zarąbiście. No, więc mamy 15 platynowych śrubek, więc właściwie możemy kupić wszystko. A co? No właściwie trochę dużo tych platynowych śrubek zdobyłem. No dobra, najpierw się przejdziemy tam. Tam jest pewna rzecz bardzo ważna dla mnie. I na razie tych panów pominiemy. Właściwie mamy ich kompletnie w tyłeczku. W głębokim poważeniu, jak to mówi się. I kurde mol. No niestety tu trzeba przyjść o konkretnej godzinie. Niestety. Na serio, tu trzeba przyjść o konkretnej godzinie, żeby się to zaplanowało.
I niestety ja o tej konkretnej godzinie tutaj nie jestem. Dosłownie nie wiem, jaka jest cała ta konkretna godzina. Więc tego wam niestety nie pokażę, ale ja pójdę teraz w lewo, bo chcę zobaczyć, co mi wpadła nowa śruba. No kurde, stary. Chcę przejść, to się odsuń. Czytasz to? Już miałem taką cichą nadzieję, że jednak się pomyliłem. Ej, lol. No to... Tak. Ja muszę teraz na bicie tam pójść i zobaczyć, co to jest. No tu jest potem wasza śruba i tu jest potrzebny gadżet, który się nazywa Spiderbot, którego... Mogę go kupić. A, muszę zabić się. Już. Dobra. Więc tu chyba będzie potrzebny Spiderbot, którego obecnie nie mam, mógłbym go właściwie kupić chyba teraz. Tak, no to kupiłem go sobie. Nie jest on zbyt mocny, ale słaby to też on też nie jest. Dobra, więc Spiderbot jest to jedyny właściwie pierwszy w historii Ratchet & Clank'a przedmiot, którym możemy sterować. Więcej niż Ratchetem oraz Clankiem. I chyba prawdę jest git. Ja to zrobię, co chcę zrobić. No więc mamy aktywować sobie przejście. Wybuchnąć to. Teraz czym prędzej iść do wyjścia. Tutaj. I... Yes! Udało się. Ale z tak małą ilością życia nie mam szybki, nie mam też marnować tutaj tych mega co? Kurde, jak to się nazywało? Jak to się nazywał Pixel? No kurde, no zapomniałem. Nanotek, o! Mega nanoteków nie będę marnował. I zaraz wam pokażę glitch, który wam bardzo ułatwi tą planetę, bo jak widzicie, nie ma z tym żartów. Rozmawiałem kasę na tego Spiderbota, tylko po to, aby wam pokazać, gdzie są te platynowe śruby. A dobra. I to jest całe ułatwienie tej planety. I tak widzicie, tu jest taka jakby niedokończona sekcja. Ja mam pewne podejrzenie, że to miało być kiedyś. To zostało opisane wycięte, bo zobaczcie, że zostały tutaj umieszczone latarnie, które można rozwalić. I ten dom, ten tutaj o, będzie bardzo, bardzo będzie... No, najlepiej abyście go sobie zapamiętali, bo jeszcze raz go zobaczycie w tym let's playu, w bonusie, tak, no, ciekawy. Więc tak, tu jest niezaładowane jeszcze szczęki mapy, a gdy tu wskoczymy, to wszyscy przeciwnicy poza tymi wyższymi zmienią się w niewidzialnych. Tylko uważajcie, jeżeli będziecie to używać takich rzeczy jak na przykład Busy Bomb, to niestety, ale oni wrócą, kiedy wy będziecie używać oni wrócą, jak będziecie używać Visibomb. I no, niestety, ale będą was atakować, co jest troszeczkę dziwne, ale da się przeżyć. Dobra, jako iż tak, tutaj sobie wejdziemy po platynową śrubę. I jej, jest bardzo fajnie. Póki oni już widzą, tamci mnie z dołu widzą już, ale ci mnie nie widzą, więc mogę sobie chyba użyć wizję. Make. No, ale mnie nie widzą, świetnie. Dobre to dla mnie. Tamten, o, tamten zleciał, to jest bardzo dobrze, że przynajmniej muszę na niego planować amunicji. Tamten jeszcze nie ogarnia, o co chodzi. Więc mogę po prostu zrobić tak.
On się właśnie zgliczał i wlazł tutaj, więc jest dla mnie teraz niegroźny i teraz mogę wysadzić tych tutaj. Oni nie są zbyt tacy, że tak powiem, oni są troszeczkę odporni, ale co? Mamy sporo amunicji, to możemy ich zniszczyć. Ok, jeden już padł, ten słabszy, bo tu się dzielą akurat na dwóch przeciwników, ci słabsi, ci silniejsi. O, jeden tam zaczyna gliczować. Jak on przegliczuje przez ścianę, to będzie bardzo dla mnie korzystnie. O, chyba stał się nieśmiertelny. To już bardzo dla mnie niekorzystne jest. Tak, i teraz mogę... Aj. A jeszcze, o kurde. No dobra, Seeker Gunna się przynajmniej ulepszy. Dobra, myk. I zaraz dowiecie się, dlaczego mi były akurat te małe roboty potrzebne w kształcie Ratcheta, nie wiem jak się nazywa, ją, Raul Pixel. Syntenoidy się nazywają, przepraszam. Przypomniałem sobie. No nie. Żona? Tak, i kiedy zejdziecie, to oni znowu wracają do tych dziwnych stanów. Lol. Najlepsze jest to, że ten, który spadł, również się tak zmienia, co jest dziwne. Nie wiem, czy dosłownie tak działa. Ten glitch, ale... No, nie, no nie narzekam pewnie, że to jest screenshot. No i ten, który się przegliczał, też mi nic nie... O, wiesz. Jednak coś bym mógł zrobić, gdybym tam chwilę dłużej powstał. Postał. Ale no cóż. I myk. O. Chrupka sobie. Dobra, Seeker Gunna teraz. Pod ekspiny. Co są ci? Nie mogę po prostu tak spamować tym. I mogę mieć kompletnie w fuksku. Już? Dobra. Więc teraz ekwipujemy sobie syntonoidy. Syntonoidy wylatują 4, co jest niestety trochę złe, gdy zabiera to nam aż 4 amunicji. Ale no zobaczcie, jak są tutaj pomocy. Och. Oni w każdym razie robią tak. Nie musimy się martwić kompletnie o tych wrogów tutaj. Możemy po prostu tak sobie iść. On i asyntenoidy będą ich zrzucać. Co w większości działa, ale jak widzicie, czasami to niestety ten cały knockback, czyli odrzucenie, nie działa. O, jeszcze dostaliśmy. Na notę, bardzo dobrze. Dobra, myk. I robot Mr. Fizzwicza, jak widzicie, tam jest platynowa śruba. I musicie tu drugi raz przyjść. Złapać się tego swingshota i tu sobie przejść po tą platynową śrubę. Niestety inaczej nie mogę wam tego pokazać, bo stąd mi nie załapia. Kiedy tylko przejdę przez te wrota, to no. Kurde. No, w każdym razie, jak trochę bliżej niego podejdziemy, to od razu aktywuje się cutscenka. W każdym razie jest to podpucha i no niestety nas złapali. Okay. You and your metal buddy just earned yourselves a trip to our new prison. Watch this. Ja, co kolejna kasynka. To może być teraz lekama ich więzienia. After a poolside orientation, all new inmates will meet one-on-one with a galactic nutritionist. This professional will ensure that you're eating a species of protein. Więc będziemy w więzieniu, raczej trafia za kratki. I to nie jest ostatni raz. Więc zauważcie, co teraz Helga nosi. Zapamiętajcie sobie tego, bo to nie jest przypadek. Jeszcze psycholog jako ten cały hippies. Thugs for less prison. Experience the maximum insecurity. Zapomniałem czegoś zrobić na początku filmu, czyli zrobić copy save'a. Jeżeli teraz mi się nie uda,
Znaczy, jeżeli teraz nagranie nie ulegnie, że tak powiem, zepsuciu, to będę bardzo szczęśliwy. I teraz nas przewożą innym statkiem, dlatego jest inny statek w loadingu. Więc żebyście się nie zdziwili, że o, Pixy coś tam zrobił między odcinkami, że ma inny statek, oho, ho. Co to, to. Nie przenieśliśmy się na Aramu. I powiedzcie mi, jak to jest możliwe? Lang o pole siłowe obijał ten cały kubek, no i... O, dziewczyna kolega. No cóż. Ale dobra, więc tak. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Planeta Aranos zrobimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.